Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam i pozdrawiam w kolejną niedzielę wielkanocną. Wysłuchajmy fragmentu Ewangelii na dzisiejszy dzień. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Kochani, nagrywam te refleksje w domu rekolekcyjnym w Białogórze i właśnie w minionym tygodniu, w tygodniu bezpośrednio po Wielkanocy, mieliśmy tutaj rekolekcje, podczas których prowadzący ojciec Josemani Parambil właśnie też rozważał ten tekst. I można go rzeczywiście rozciągnąć na wiele, wiele konferencji. Jest on niesamowicie bogaty, niesamowicie głęboki. Zachęcam do też szukania właśnie w tym tekście wielu tych wymiarów. Natomiast na to, na co chciałbym zwrócić uwagę w tymże fragmencie, to, co mi przychodzi do serca, to fakt, że również tutaj po zmartwychwstaniu widzimy, że ludzie, którzy doświadczają Chrystusa zmartwychwstałego, mają pewien problem, aby go odkryć, odnaleźć, rozpoznać. Przypomnijmy sobie Ewangelię z minionych też tygodni, z minionych dni może bardziej, gdzie widzimy uczniów do Emaus, którzy dialogują z Jezusem zmartwychwstałym, nie rozpoznają Go. Widzimy Marię Magdalenę, która jest przy grobie. Pan Jezus z nią rozmawia, a ona nie rozpoznaje Go. Panie, jeśli Ty Go gdzieś zabrałeś, to powiedz mi, gdzie Go położyłeś, prawda? Maryja dialoguje. Tutaj też właściwie widzimy, że apostołowie z Łodzi, będąc na łodzi, dialogują z Chrystusem, ale nie rozpoznają Go. Ale jest ktoś, kto Go rozpoznaje. I to jest właśnie w dzisiejszej Ewangelii. Nie jest On nazwany z imienia, ale jest nazwany z pewnego przymiotu. Jest napisane: powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Mimo pewnego dystansu, ten umiłowany uczeń, wiemy, że chodziło tutaj o Jana, jest w stanie rozpoznać Chrystusa. I wymowne jest to, że w języku greckim właśnie ten, który rozpoznaje Chrystusa, nazwany tutaj ten, którego Jezus miłował, jest nazwany, z tego co pamiętam, agapetos. Agapetos. Oczywiście kojarzy nam się to bezpośrednio właśnie z tym słowem związanym z miłością, ze słowem agape. Czyli ten, który miłował, to on był w stanie rozpoznać Chrystusa. Nie ci, którzy opuścili, których nie było pod krzyżem, ale ten, który do końca zachował tę miłość, będąc Chrystusem przy Jego sercu podczas ostatniej wieczerzy, będąc Chrystusem także przy krzyżu. Zobaczmy, że my często też pewnie gdzieś, tak jak i uczniowie, będąc nawet blisko Chrystusa, funkcjonując w tym świecie, może nieraz mamy problem właśnie w tym, żeby rozpoznać to, gdzie On jest, jak On działa, jak On funkcjonuje, ale to właśnie miłość sprawia, że jesteśmy w stanie rozpoznać Pana.
I miłość, oczywiście, to kolejne rekolekcje można by było poprowadzić na ten temat, czym ona jest, jaka być powinna. Ale właśnie to ta miłość, która u Jana wyraziła się w tej ofierze, w tej odwadze, w tym, że potrafił trwać pomimo wątpliwości, pomimo trudności, że potrafił iść z Chrystusem aż pod krzyż, a więc ryzykował niesamowicie, to pewnie właśnie była miłość. Miłość, która pozwoliła później Janowi też odkryć Chrystusa po zmartwychwstaniu. Wszyscy kochani jesteśmy zaproszeni do tego, żeby właśnie być tak jak ten umiłowany uczeń. Każdy z nas jest do tego zaproszony. Więc może dzisiaj upraszajmy też tej miłości dla nas, dla naszych bliskich. Tak jak nieraz powtarzamy słowa dotyczące wiary, Panie, przymnóż nam wiary, tak myślę, że dzisiaj możemy powtórzyć, Panie, przymnóż nam miłości, abyśmy potrafili odkryć Ciebie, Zmartwychwstałego, który wychodzisz nam naprzeciw i nie chcesz, abyśmy wracali do starego życia, tak jak Piotr, jak apostołowie, ale chcesz, abyśmy z Tobą kroczyli przy Twoim boku, jako przy naszym Panu i Królu, który jest zmartwychwstały, żyjący na wieki.